Nie tak miał wyglądać początek tego sezonu w wykonaniu Leclerc Radomki Radom. Nasza drużyna przegrała 8 pierwszych spotkań i zdobyła w nich zaledwie 2 punkty. W minionym tygodniu w zespole doszło do zmiany trenera, ale w swoim debiucie Adam Grabowski przegrał we własnej hali z Piłą 0-3. Teraz przed Radomką wyjazd do Legionowa i bój z miejscowym zespołem, który potrafił w tym sezonie pokonać chociażby ŁKS Łódź. Przypomnę, że Piła też wygrała z ŁKS-em. Także to nie jest żaden wyznacznik, że jeżeli ktoś wygrywa z ŁKS-em, to znaczy, że trzeba się go obawiać. No, liga jest bardzo równa i się okazuje tutaj, że tu każda drużyna ma swoje szanse przed meczem. Początek meczu w Legionowie w sobotę o godzinie 18:00.